Opony samochodowe mają istotny wpływ na komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Z czasem jednak się zużywają i wymagają wymiany. Co wówczas dzieje się ze zużytymi oponami? Ich składowanie byłoby sporym obciążeniem dla środowiska, dlatego najlepiej zagospodarować je, przetwarzając w kolejne produkty. Dziś zobaczymy, jak przetwarzane są zużyte opony. W tym celu odwiedziliśmy zakład firmy Orzeł w Poniatowej na Lubelszczyźnie. Nasz produkt znajduje wiele innowacyjnych zastosowań, m.in. w budownictwie drogowym, w budownictwie sportowym i rekreacyjnym, jak również jako surowiec do produkcji wyrobów gumowych. Najdrobniejsza frakcja wykorzystywana jest jako dodatek do asfaltu poprawiający jego właściwości użytkowe oraz jako składnik mieszanek gumowych stosowanych m.in. w takich produktach jak wycieraczki czy dywaniki samochodowe, węże przemysłowe czy nawet podeszwy do butów. W wyniku użytkowania opona przeciętnie traci około 20% swojego ciężaru. To oznacza, że 80% materiału jest do odzyskania. Warto zwrócić uwagę, że jest ona wykonana nie tylko z gumy. W jej skład wchodzi także stalowe uzbrojenie oraz tekstylia. Każdego dnia do zakładów Poniatowej trafia transport 7 do nawet 10 tirów z surowcem. Jeden tir może dostarczyć nawet 15 ton zużytych opon. Pracownicy na wstępie sprawdzają, czy w oponach nie ma przedmiotów, które mogłyby uszkodzić instalację, i odkładają je na plac składowy. Za pomocą ładowarek surowiec dostarczany jest na linię wstępnego cięcia opon. Na tym etapie powstaje tak zwany chips gumowy o długości około 20-30 cm. Zbyt duże elementy zawraca się do maszyny, gdzie ponownie są cięte. Tak przygotowany materiał trafia na linię granulacyjną, która działa automatycznie według zadanych parametrów. Ze zbiornika buforowego chipsy gumowe dozowane są do liberatora. Jest to urządzenie, w którym odbywa się pierwsze cięcie. W efekcie powstaje frakcja granulatu do 20 mm. Na tym etapie za pomocą separatora magnetycznego od gumy oddzielana jest także rozdrobniona stal. Materiał dalej transportowany jest do kolejnego separatora, gdzie stal oddzielana jest od pozostałości gumy. Rozdrobniony surowiec przekazywany jest na specjalne składowisko, by w ostateczności trafić do huty. Posłuży jako wsad do produkcji wyrobów stalowych. Odzyskana w separatorze magnetycznym guma wraz z pozostałym materiałem powstałym w wyniku rozdrabniania transportowana jest do przesiewacza głównego. Urządzenie rozdziela frakcje, które trafiają do dwóch silosów. W pierwszym gromadzona jest frakcja docelowa od 2 do 4 mm. Reszta dzielona jest na dwie frakcje, do 0,6 mm oraz od 0,6 do 2 mm. Większe elementy są domielane i znów trafiają do przesiewacza głównego. Na każdym etapie przesiewania zasysane są także tekstylia, które stanowią składnik opony. One także są odzyskiwane i posłużą jako paliwo alternatywne w ciepłowniach. Tak przygotowany granulat, a więc czysta guma, pakowany jest do big bagów. Z każdej partii pobierana jest próbka, która przechodzi badania w dziale kontroli jakości. Analizy granulometryczne, które wykonujemy na każdej zmianie i każdorazowo po zmianie produkcji, pozwalają nam na utrzymanie naszego produktu na wysokim poziomie, przez co nasz produkt jest powtarzalny przy każdej partii produkcyjnej. Przed transportem do magazynu pracownicy sprawdzają jeszcze, czy w granulacie nie ma pozostałości tekstyliów. W zakładzie firmy Orzeł w ciągu roku przetwarzanych jest 500 000 opon. Granulat trafia do fabryk zlokalizowanych w Europie oraz Azji. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.